Cześć, z tej strony Wilku, witam was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku mojej serii z gry Prison Architect, serii, która nie powstałaby, gdyby nie wuchta wiary, tak po poznańsku mówi się o dużej ilości ludzi. Naprawdę dziękuję wam bardzo za te wszystkie głosy, wy odświeżyliście mi w pamięci tę grę, ja już od dawna miałem w swojej bibliotece steamowej, ale niechętnie jakoś zmierzałem do tego, żeby w końcu w nią zagrać. Pograłem sobie kilka godzin, gra się naprawdę miodnie, no i mam nadzieję, że dzięki temu, że ta gra jest tak dobra, będzie też całkiem fajna dla was seria. Od razu na starcie powiem, zanim sobie zaczniemy, widzicie już oczywiście tutaj mapę, wszystko jest założone, zaraz opowiem, na jakie ustawienia gram itp. itd., ale jedną rzecz muszę powiedzieć. Ta seria chciałbym, żeby składała się z kilku sezonów, co najmniej dwóch. I dziś zaczynam oczywiście pierwszy sezon, który będzie dla mnie takim przetarciem. Będzie raczej nauką, raczej tutorialem, raczej ma mi pokazać, co robić, a czego nie robić. Także od razu proszę was o porady, piszcie w komentarzach, chciałbym, żeby to była duża interakcja. No ale ostrzegam, osoby, które mają słaby, jakby to powiedzieć, łatwo się denerwują, może tak bym to określił, i lubią sobie pohejtować, to proszę te osoby, żeby jednak no nie oglądały, bo po co, bo wiadomo, że tutaj będą się zdarzały mniejsze, większe wpadki. Także w zasadzie to tyle, jeśli chodzi o tę kwestię serii, która w najbliższym czasie, ale za miesiąc, dwa, kiedy już będę bardziej ogarnięty, chciałem zacząć drugi sezon, zacząć inne więzienie i wówczas mam nadzieję, że zaserwuję wam już serię, gdzie będzie full ogar. Także to tyle tak tytułem wstępu, mam nadzieję, że wam się to będzie dobrze oglądało. Oczywiście, jeśli odcinki będą tego warte, lajkujcie. Jeśli nie będą warte, no oczywiście też wiecie co robić. Ogółem liczę na waszą pomoc, liczę na wasze komentarze. Okej, czym jest Prison Architect? Pewnie niektórzy nie wiedzą. Jest to gra, w której chodzi o to, żeby zbudować więzienie, które będzie w stanie przyjąć więźniów wszelkiej maści. Pedofili, gwałcicieli, handlarzy narkotykami, no wszystko. Nieistotne, to jest naprawdę. No i my będziemy musieli tych więźniów przyjmować, jakoś tak dysponować pieniędzmi, żeby wszystko się udawało, tak dysponować budową tego więzienia, bo jak nazwa wskazuje, będziemy też architektami, żeby nam nikt nie uciekał, żeby tam nie było gwałtów, rozbojów, morderstw, cokolwiek, tak będziemy musieli, słuchajcie, grać. No i na starcie tej gry mamy 30 tysięcy dolarów, trochę powyżej, nie wiem dlaczego, aż taka, akurat taka dziwna sumka, aha, bo mieliśmy przypływ pieniężny 35. Tak, i właśnie tyle dostajemy i dostajemy też, co zaraz zobaczycie, kilku robotników, dokładnie 8, którzy na początek pomogą nam właśnie w rozbudowie, właściwie budowie tego wspaniałego więzienia. Zaraz przyjdzie też jakiś tam samochód z gruzem czy tam cegłami, nieistotne, za to wszystko, słuchajcie, będziemy, z tego wszystkiego będziemy budowali nasze więzienie. Powiem wam, że ta seria chciałbym, żeby nie była tylko taką serią, gdzie ja sobie buduję. Chciałbym też pogadać na ciekawe tematy i taki mam pomysł na tę serię, żeby pomówić trochę o kwestiach związanych na przykład z więzieniami na całym świecie. Chciałem wam jakieś ciekawostki sprzedawać, także tu postaram się naprawdę znaleźć sobie jakieś tematy. Nie będę tego robił może taki jakiś mega humorystyczny sposób, aczkolwiek jak będzie coś śmiesznego do obśmiania, to oczywiście obśmiejemy. No i jedną rzecz mam jeszcze do was, zanim zaczniemy. To jest nazwa. Co wy sugerujecie? Jaką nazwę wy byście dali temu więzieniu? Czy to będzie Alcatraz, Wronki, cokolwiek? Nie wiem. Wasza inwencja twórcza dla tego, który najlepsze propozycje przedstawi, jakaś nagroda na pewno się znajdzie. Ale dobra, słuchajcie, przejdźmy do gry. Na starcie bym sobie przeczytał jeszcze list od prezesa. No wiecie, prezes, to trzeba przeczytać. Szanowny panie, gratuluję ukończenia podstawowego szkolenia. Nie wiem w ogóle o żadnym szkoleniu. Wydaje mi się, że ja je przerwałem po prostu. Jest pan teraz w pełni wykwalifikowanym architektem więziennym. Architekt więzienny może projektować, budować i prowadzić własne więzienie, zaczynając od pustej działki i stosów cegieł. Przed rozpoczęciem pracy warto zapoznać się z poniższymi wskazówkami. Po pierwsze, każde więzienie potrzebuje naczelnika. To jego należy zatrudnić w pierwszej kolejności. Zbuduj dla niego ładne biuro, a ten wykorzysta system biurokracji, aby blokować szereg zaawansowanych opcji. Jest wiele tutaj tekstu. Drugie, pojedyncze cele więzienne są kosztowne, szczególnie na początku, gdy fundusze są ograniczone. Oszczędź pieniądze, zaczynając od dużego pomieszczenia tymczasowego, w którym można umieścić wiele więźniów naraz. Trójka, zanim zjawią się pierwsi więźniowie, koniecznie zbuduj kuchnię oraz stołówkę i zatrudnij kucharzy. Nic nie roześla więźnia bardziej niż pusty żołądek. Czwórka, budowa więzienia to kosztowne przedsięwzięcie. Musisz opanować do perfekcji sztukę pozyskiwania pieniędzy z dotacji i kontraktów. Lista dotacji znajduje się na ekranie raporty. To wszystko, powodzenia. Prezes Architekci Więzienni Spółka ZOO. Świetna nazwa, dokładnie. Okej, także to tyle, jeśli chodzi o słowa prezesa. Trochę pozanudzał chłopak, no ale co zrobić? Trzeba, słuchajcie, czasem i takiego słuchać. Dobra, także
Mówił on o raportach i to jest ważna kwestia tutaj, trzeba czasem sobie w to klikać. Póki co mamy w tych raportach niewiele zakładek. Wiemy, ilu jest pracowników, tak jak mówiłem, 8 roboli mamy, no dobra, roboli, ja szanuję robotników, żeby nie było. To nie są polscy, tutaj nie będzie takiej sytuacji, że jeden robi, 6 patrzy. Nie, ja na to nie pozwolę po prostu. Mamy też liczbę więźniów, no więźniów nie mamy, transport, no parę tych zakładek mamy, ale większość właśnie, tak widzicie, nie jest w tej chwili aktywna, trzeba jakiegoś speca zatrudnić, żeby można było z tych zakładek korzystać. Ale jest tutaj jedna bardzo ważna zakładka, to są dotacje, donate, bardzo fajne słowo, także bierzemy sobie dwie dotacje, które pozwolą mi wykonać, i to jeszcze nie za moje pieniądze, to wszystko, co było określone w tym liście od prezesa, czyli mamy zbudować pomieszczenie tymczasowe, łazienkę, dziedziniec, kuchnię, stołówkę i dwa biura. No i również zatrudnić strażników, kucharzy, naczelnika oraz księgowego. Dlaczego nie księgową? Co to jest za gra seksistowska? Dziwne. Okej, także mamy na starcie tych robotników, mamy trochę materiałów, mamy także od razu postawione takie prostokąty, które są, które określają, w którym miejscu mają być rozładowywane dostawy oraz w którym miejscu mają być składowane śmieci. Ja powiem wam, że jestem pierdzielonym pedantem i ja sobie to przesunę, nie wiem, ile mi już gadam tutaj do was, 7 minut, bardzo, bardzo, bardzo fajnie, ale przesuniemy to. Niestety trochę mi to zajęło i zrobimy sobie tutaj 10 na 10 z tej strony. Spytacie dlaczego? A to dlatego, że ja mam taki wewnętrzny autyzm. Przepraszam, jeśli ktoś ma autyzm, no ja wiem, że to nie jest zabawne, ale tak bym to określił właśnie, tak mi jakoś pasuje. I że po prostu muszę mieć to wszystko poukładane i muszę sobie zacząć od tej prawej strony, a że od tej prawej górnej strony, tak powiedział, północny wschód to będzie, no, a że dostawy, fajnie było, gdyby były blisko miejsca budowania, no to właśnie przesunąłem je tutaj. Okej, pierwszą rzeczą, jaką sobie zrobimy, będą ogrodzenia. Ogrodzenia, słuchajcie, kosztują $3 na metr kwadratowy, czyli panie, no tak tanio jeszcze nie było. Naprawdę to są grosze przy tym, co widzicie, mamy. I tego sobie tutaj troszkę powrzucamy. Działkę robię 50 na 50. Na razie można ją łatwo rozbudować bez straty wielkich hajsów, także to jest całkiem sympatyczne. Zaraz ci robotnicy, o, już popierdzielają, już biegną budować ten płot, także zaraz to będzie i zaraz zabierzemy się za budowanie kolejnych pomieszczeń. I właśnie, tu się pojawia ciekawa kwestia, ja zaraz jeszcze powiem o rzeczy, którą powinienem był na początku odcinka powiedzieć, to znaczy na jakich ustawieniach mapy gramy, ale to zaraz powiem, ale to jest ciekawa kwestia. I jestem ciekaw, co eksperci od Prison Architecta powiedzą. Czy powinno się, waszym zdaniem, budować budynki więzienne tak w taki sposób, żeby całe więzienie było jakby w jednym klocu, czy jednak lepiej rozdzielać i, nie wiem, robić tak, że jeden budynek to jest jedno pomieszczenie bądź kilka pomieszczeń, ale nie wszystkie. Bo widziałem już różne szkoły i jestem ciekaw, co wy o tym sądzicie. Ja dzisiaj zrobię to tak, że zrobię jednego kloca. Nie jesteśmy w toalecie, żeby to kloca gadać, ale nieważne, zrobię kloca i w tym klocu będzie po prostu cały ten kompleks więzienny, miejsce, w którym będą sobie siedzieli nasi więźniowie, tam grali w karty, tam schylali się po mydło, no wiadomo, jak to bywa w więzieniu, a gdzieś z dala od więzienia porobimy rzeczy takie jak elektrownia, jak przepompownia wody, no i też jakieś składziki, jakieś też budynki użyteczne dla pracowników, czyli również biura, które tu były określone. Więc tak to sobie poplanowałem i przejdę, słuchajcie, do realizacji. Nagrywam, powiem wam, ten odcinek chyba z trzeci raz. Wiem, że tam, że nie lubicie, widzowie raczej nie lubią słuchać o takich rzeczach. Ja nie narzekam, broń Boże, tylko po prostu mówię, że to mi trochę sprawiło problem ostatnio czasowo. Więc teraz postaram się trochę przyspieszyć, może będę mniej gadał z sensem, ale w tym odcinku chciałbym po prostu dużo zrobić. Na samym odcinku, tak jak mówiłem, pogadamy sobie o tych więzieniach, pogadamy sobie o więziennych historiach. Ja widziałem 3 filmy o więzieniach, więc mamy o czym opowiadać. Ucieczka z Alcatraz, z Clintem Eastwoodem chyba, Zielona Mila z Tomem Hanksem i Skazanie na Shawshank z Timem Robinsonem. To jest dużo filmów, 3 filmy, nie? Mnóstwo. Dobra, także oni sobie budują ten płotek, ja daję full speed. No i właśnie, o czym chyba nie powiedziałem, do tego więzienia w tej chwili, no, nieco ponad 19 godzin przybędą pierwsi więźniowie. Więc wówczas już musimy oczywiście mieć dostępne już więzienie
do zamieszkania, że tak powiem. Musi być urządzone, musi być personel, musi być wszystko, 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 wszystko. No ale w tej chwili czekamy na tych roboli. Wydaje mi się, że tyle godzin to jest tak wystarczająco dużo czasu, ażeby ze wszystkim się tutaj wyrobić. No i rzeczy, które ja teraz sobie postawię, kiedy oni już zaczną, no właśnie, pięknie, zaczęli. Kiedy oni zaczną ogarniać ten budynek, w zasadzie im zmienić zadania, tak, żeby płot zrobili później, ale to nie jest aż tak ważne. To są tam sekundy. Pierwszą rzeczą, którą zrobię, będzie zbudowanie pomieszczenia tymczasowego, ale także recepcji. To mi trochę zwiększy bezpieczeństwo, to mi pozwoli jakby na rozdzielenie więźniów, którzy przybywają w jakimś krótkim odstępie czasowym. Tak mi się wydaje, że to tak trochę podziała, bo w tej recepcji oni trochę posiedzą i później będę miał więcej jakby czasu, żeby odesłać tych, którzy będą w pomieszczeniu tymczasowym do cel, które no, za jakiś czas na pewno powstaną. Także recepcja to będzie pierwsza rzecz, którą sobie damy. Od razu sobie pierdyknę tutaj wejście. Duże drzwi więzienne, no w sumie po co mi duże? Są droższe, kurczę, no nie wiem, wydaje mi się, że zwykłe wystarczą. W razie czego nie jest naprawdę problemem zmiana tego, tak? Nie jest problemem, słuchajcie, przebudowanie, kurde, tej drwale, wszystko oni robią, wszystko naraz, powiem wam. Bardzo zalesiony jest ten teren, co trochę czasu na pewno mnie tutaj kosztuje i mam nadzieję, że ja zdążę, kurde. Trochę mamy tutaj do postawienia, więc ja od razu sobie zacznę budować inne budynki, bo muszę zrobić biura i muszę zrobić też coś takiego, co się nazywa, już wam mówię, stacja elektryczna oraz przepompownia. I pod to ja sobie tutaj wybuduję zaraz budynek. I zrobimy to sobie z fundamentów, normalnie na fundamentach, bez zwykłych ścianek. Ścianki, z tego co wiem, powinno się dać tylko w środku, więc tu fundamenty, jebut. I jakiej szerokości to będzie? Już wam mówię, muszę sprawdzić, jakiej to jest szerokości, halo. Trzy szerokości są te budynki, więc takiej szerokości też musi być co najmniej to nasze ustrojstwo. 3 plus raz, 2. Okej. Momento. Nie będziemy robić. A dobra, dajmy od razu przy ulicy. Okej, najwyżej będziemy mogli to sobie rozbudować. Czyli 3 i jeszcze plus 2 pola. Plus dwa pola na dobudowywanie kondensatorów, które zaraz zobaczycie. O Jezu, tam mi się już pobudowało. Jak pięknie, to chyba wystarczy. Już zaraz się tym elegancko zajmą. No, także miejsce mam już super. Stawiam sobie tą stację elektryczną. Okej, tutaj nawet będzie miejsce do łażenia. No może trochę miejsca za dużo zająłem, ale co tam. Kondensatory wstawimy później. Jeszcze ta przepompownia. No ja nie lubię. Powiem wam, że ja nie lubię takiego mega ścisku. W razie czego to zawsze się przebuduje. Naprawdę. Nie będzie to problem. Robotnicy tak szybko pracują, że kłopotu z tym nie będzie. Okej, wejście, bo mi później tutaj nie wyjdą. Tutaj powinny być chyba drzwi dla personelu. Wstawmy je. Why not? Dajmy je tu. O Jezu, nie! Nie! Dlaczego to zrobiłem? Dobra, na szczęście nie zacznę tego od nowa budować. Niczego tutaj strasznego nie zdziałałem. Okej, zmieńmy sobie na normalne tempo pracy. Czas na, słuchajcie, pierwsze pomieszczenia. To mi niestety trochę pewnie zajmie, więc uzbroić się w cierpliwość. Naprawdę budowanie w tej grze mi jakoś sporo czasu zajmuje. Nie wiem z czego to wynika. Więc jest recepcja. Okej, najpierw może te ścianki. To niech oni coś tam dziubią już. Okej, nice. 7 i teraz, dobra, i teraz zrobimy tutaj pomieszczenie tymczasowe o takiej wielkości. Okej, i kolejne drzwi więzienne, nice. I tutaj dalej zrobimy łazienki, bo one także muszą być, więc drugie pomieszczenie już w zasadzie mamy. Oczywiście trzeba je wypełnić. Co jest dość ciekawe, nie można zrobić łazienki razem z pomieszczeniem tymczasowym. Próbowałem tak robić, ale niestety muszą być zamknięte ściany. Ogółem wszystkie wymagania odnośnie tych pomieszczeń macie tutaj. Minimalny rozmiar 5x5, więc to nie jest tak, że możemy sobie kogoś wsadzić do klitki 2x2. No i w sumie dobrze. No chyba, że jest to cela, ale pomieszczenie tymczasowe to jest pomieszczenie, które musi być gotowe na przyjęcie większej ilości więźniów, zatem tak nie może być. Okej, uzupełnijmy te dwa pomieszczenia wszystkim, co tu nam będzie potrzebne. Sorry, że ja tak za bardzo nie pokazuję, co tu w ogóle klikam, ale te zakładki są naprawdę bardzo intuicyjne. Tu po prostu sobie wybieram to, co w danym momencie jest mi potrzebne.
Do ogarnięcia. Dobra, potrzebujemy jeszcze stołu. Nie wiem, do czego im ten stół, ale wstawiamy. Okej, okay, dwa stoły. Powinny na razie wystarczyć w tej recepcji. I następnie toaleta i ławka. Te dwie rzeczy są potrzebne. Te dwie rzeczy są potrzebne w tym pomieszczeniu tymczasowym. Więc też jeb. Trochę tego wstawimy. W tej chwili przyjedzie tylko 8. Czemu się nie chce obrócić? No, dziwnie. Tylko 8 tych więźniów, ale wstawimy im tych ławek jednak trochę więcej. Kibelek, kurde, na widoku. Dobra, macie tu jeden kibel. Jeden kibel starczy? Nie, dobra, niech będzie drugi. Trochę niehumanitarnie, tak, bo tutaj, wiecie, pani z recepcji będzie poglądała, ale co tam. Okej, okay. Czas na kolejne ścianki. Gdzie wy to macie, ceglana ściana. No i zrobimy sobie tę toaletę. Niech będzie miała szerokość 3. Długość niech będzie miała 15. Także to tyle. I od razu sobie walniemy. Ojej, jedną rzecz głupio zrobiłem. Musi być jakieś przejście, ale będzie to przejście. Okej, będzie to przejście. Musi być przecież przejście jakieś do kolejnych pomieszczeń, czyli tak sobie już myślałem, że jadłodajni, stołówki, więc zrobimy sobie tu jednak drzwi. To byłoby trochę słabe, jak musieli przez kibel przechodzić. Wyobrażacie to sobie? Ja już słyszałem o takich, którzy toaletę mają w kuchni, no ale to raczej jest, no nie obrażając się, skrajna bieda zazwyczaj, tak? A no tu takiego problemu nie mamy. Okej, trochę głupio zrobiłem, bo pobudowałem te stacje elektryczne i to w sumie działa niepotrzebnie. No ale dobra, tam o te grosze się nie będziemy spinać, nie będziemy się o nie jakoś spierać. Okej, tutaj zamontowane, panie majster, zamontowane. Coś nie mogą, kurde, przynieść, o co chodzi? Brak trasy, no to jest bardzo ciekawe. Najwyraźniej ktoś tu się nie może ogarnąć, przecież ci wszyscy robotnicy mogą... Fuck, nie mogą. A, już wiem, na czym polega ten brak trasy. Ja się po prostu tu zabudowałem pięknie, no gratulacje dla mnie. Okej, muszą być oczywiście drzwi tutaj. Jakoś my stąd wyjdziemy chyba. Będzie potrzebny chyba kolejny robotnik. Jezusie, że ja się tak zarąbałem. Sorry. I kolejny, a tam byli inni. Kurde, no, co za nieogarstwo cholerne. Okej. Także trasa już jest, zaraz to będzie powstawiane. Nie, no wiedziałem, że jakiś fail musi pójść. No i faktycznie, nie wstawiłem, słuchajcie, tej furtki. A tutaj drzewo leży? Wow, co? Na płocie drzewo położyli. Nie wstawiłem tej furtki. Okej, czy my tu już wszystko mamy w miarę? Jak to wyglądamy z tymi zadaniami? Łazienka. W łazience brakuje czego? Nie mydła, brakuje natrysków, co też jest w sumie związane z mydłem. Dajemy bang. Tych natrysków w sumie nie potrzebujemy w tej chwili jakoś mega dużo. Ale wstawmy ich kilka, czemu nie? Brak to czasowo wyglądamy. Ja te odcinki, słuchajcie, chciałem robić tak po 20-25 minut, więc i dziś pewnie odcinek będzie gdzieś o takiej długości. Okej, tyle na razie tych natrysków wystarczy, najwyżej je sobie dobudujemy. Na pewno tu. No, damy na razie tak dziwnie trochę, wiem, że to dziwnie wygląda, ale wydaje mi się, że tyle tych odpływów powinno wystarczyć. Niekoniecznie one chyba muszą być pod natryskami, a zresztą sprawdzimy sobie to. Tak jak mówiłem, ja mogę tutaj failować troszkę. Najwyżej. Okej, jest. Okej, tutaj nie ma dostępu do stołówki. No i to jest jedyny problem, a właśnie stołówkę zaczniemy zaraz robić. Także szybko, naprawdę, no, staram się, słuchajcie, na faście robić jak najszybciej. I tu będzie część dla personelu, czyli kuchnia i stołówka. To będą te dwa pomieszczenia, które mnie w tej chwili interesują bardzo. Dobra, 9, nawet dłuższe, powiem wam, bo tu już się przejechałem na jednej mapce, że ta kuchnia, no musi być spora. Ja bym chciał tę kuchnię od razu zrobić pod kątem, Jezu, dobra, żeby tak było ładnie, to może zróbmy to nieco inaczej. Zróbmy na długość tej łazienki i przejechałem się na tym, że to musi w miarę duże być, więc kuchnię robimy sporą. Prawda, wyjdzie tak, że będzie kuchnia większa od jadłodajni, ale co tam, może być i tak. Okej, okay. Jadłodajnię zawsze możemy troszeczkę tutaj sobie przesunąć, także nie jest to też problem. Kurczę mnie jedna rzecz, że tu nam, jak nie ma murów zbudowanych, to nam znikają, kiedy przyłączymy sobie opcje, to znikają nam właśnie te obrysy. No i panie, jak teraz stwierdzić,
gdzie były te mury i jak trzeba zaplanować te pomieszczenia. No takie trochę to jest moim zdaniem nie do końca dobre, ale pewnie mnie wszyscy zhejcą, że to jest niepotrzebne. Dobra, i tak to wiadomo, wszystko widać, kuchnia i stołówka. Dobra. I mamy godzin? 5 godzin. 5 godzin do przybycia. Zdążymy leciutko, słuchajcie, bo dziedziniec się buduje w zasadzie sam. Tu oczywiście musimy doprowadzić wodę. Tego nie robiłem, bo nie mieliśmy za bardzo niczego, do czego by to było potrzebne. I tak, duże rury są spoko, mogą pod dużym ciśnieniem, znaczy duże ciśnienie wytrzymują. Ale są o tyle kiepskawe. I tutaj nie wstawiłem na trysku, ale to są pierdoły, nie będziemy się teraz zajmowali. Ale są tyle kiepskawe, że mogą nimi uciekać więźniowie, więc stawiam raczej małe rury. Tak dla bezpieczeństwa, wiecie o co chodzi. Okej, okay, włącznik, wyłącznik zasilania. Z tego co wiem, to warto to stosować, ale póki co zrobimy sobie to trochę tempo i... Ojej, czym ja tak dziwnie to poprowadziłem? Nie wiem. I trochę na pałę powprowadzam tę energię tutaj elektryczną wszędzie. Dobra, po co mi tutaj energia elektryczna, jak tutaj są natryski? Nie mam pojęcia. Okej. Okay. Także już chyba w miarę to jest podprowadzone. Lekko jeszcze to zmodyfikujemy oczywiście. Ojej, tutaj nie połączyłem. Tu nie połączyłem. Okej. Okay. Dobrze. Chyba działa. Dobra. Także czego nam tutaj jeszcze brakuje? Stół do podawania, stół, ławka. Naprawdę jest tutaj mnóstwo tych obiektów do wstawienia. Stół. Stół z powymawianymi matkami. Dobra, już to wstawiam. To zna tutaj najlepszego polskiego youtubera, ten wie o co chodzi. I tam nie było powyłamywanymi, tylko coś innego. Okej, okay. Dużo stołów. Niech się nażrą. Nie, fajnie. Nawet wyszło mi wymiarowo, spójrzcie na to, to jest niemożliwe. Że te ławki mi powychodziły tak pięknie. Nie, aż nie wierzę, że ja to grałem. Okej, stół do podawania. To jest takie miejsce, no jak stół szwedzki jest, tak? Po prostu będą nam tutaj podawali to żarło i nam. Więźniom przecież, kurde, my nie jesteśmy więźniami. Czy tu przejdą? Oto jest pytanie, czy tutaj da się przejść? No chyba nie, więc tego tutaj nie dajemy. Ale zapomniałem o jednej rzeczy, moi drodzy. Zapomniałem o jednej rzeczy. No jednak nie wyszło tak idealnie. Ale wyszło tak czy siak całkiem nieźle. Wywalić będę musiał jeden obiekt. Znaczy ten obiekt i tu muszą być drzwi dla personelu. Także pięknie. I cóż, zostały nam 4 godziny. Czy zdążymy? Czemu ta łazienka nie zniehalo? Bo robotnikom się kurde nie chce zapierdzielać. Mają tak blisko. Skąd oni to biorą? Biorą z dołu. What the fuck? Dlaczego to tu nie dostarcza? Dlaczego tutaj nie idą dostawy? No idą. Okej, okay, jest wszystko w porządku. Mamy 3 godziny. Jeszcze muszę postawić, słuchajcie, 2 biura. Także je sobie też zacznę stawiać i postawię sobie tak jak te stacje elektryczne, przypomnę, do których nie powinni mieć dostępu zbytnio więźniowie. Postawię je sobie po prostu poza terenem więzienia. Okej, okay. Ja nie powiedziałem o tym, na jakiej mapie gramy, co ja tutaj wybrałem. To jest oczywiście mapa duża, jak widać. I będę grał, już wam to przeczytam, będę grał z włączoną mgłą wojny, czyli czymś, co sprawi, że nie będę widział wszystkiego. Czyli, że jeśli nie będę miał kamer albo strażników w danym miejscu, no to zbytnio obrazu nie będzie. Z takich oczywiście bardziej ustronnych miejsc. Okej, okay, tutaj sobie pierdyknę znowu drzwi dla personelu. Tutaj zrobię te 2 biura. Gram również na włączonym generowaniu lasów, co widać. Całkiem sporo tego tu jest do wycięcia. Gram z włączonymi warunkami porażki, czyli mogę przegrać grę po prostu będąc mega sierotą, no ale da się, oczywiście, że się dają przegrać. Okej, tu już zaczniemy wstawiać w sumie. I sobie będę gadał do was w tym czasie. Mam włączone też gangi i zdarzenia specjalne. Też 2 opcje, które no troszkę życie mi utrudnią. Okej, okay, dawać te lodówki. Ja nie wiem, widziałem w internetach, to ludzie się wyrabiali tutaj, no bez jakiegoś wielkiego gadania. Naprawdę niewiele czasu. Mieli mnóstwo tego czasu do przyjazdu. Może ja za dużo próbuję budować. Kurczę, w którą to jest cholera stronę, nie? Teraz to jest pytanie roku. W którą to jest obróconą stronę? Czy dobrą, czy niedobrą? Okej, okay, na razie mi tyle wystarczy, zatrudnimy sobie tego kuchcika, panie kuchcik, 2 kucharzy chyba nawet musimy zatrudnić, tak? 2 strażników, to też już zrobię. Okej, okay. I kuchnia powinna zaraz hulać. Łazienka, co tu jest z tobą łazienka?
Serio, nie wyznaczyłem tego. Łazienka też już hula. No i jedynie jeszcze, słuchajcie, ten dziedziniec musimy zrobić. A dziedziniec sobie walniemy, słuchajcie, w taki sposób, że ja sobie jeszcze doprowadzę ludzi do niego. Zrobimy jeszcze jedno przejście gdzieś tutaj, ale to już w kolejnym odcinku. Dziedziniec sobie pykniemy. Chcę dostać po prostu te dotacje. No i rozświetliło się i już, kurczę, już jest światłość, już jest pięknie. Okej, widać zużycie jakieś już tutaj jest tego. I nice. Dziedziniec sobie zrobimy na dworze. To będzie taki spacerniaczek typowy. Wyjście zrobimy tu jakoś z boku. Bezproblemowo się będziemy tam do niego przedostawać. Dlatego też zostawiłem sobie ten dodatkowe miejsce, żeby ewentualnie przesunąć tę granicę. Bo trochę tej jednej rzeczy nie przemyślałem, ale spokojnie. Ja jestem od tego, żeby to wszystko wykminić, żeby to wszystko działało. Tu bym zrobił ten spacerniak. Może połączenie zrobimy przez ten niezabudowany teren, 14 metrów na 14. No i jeszcze brakuje nam kuchni i brakuje nam tych biur. No widzę, że tutaj panowie harują, pracują i w ogóle. Nie mam naczelnika. Naczelnika oczywiście już można wstawić. I za naczelnikiem, słuchajcie, związane jest takie drzewko. Drzewko, które nazywa się tutaj fachowo biurokracja. Dzięki temu możemy rozwijać różne drogi, możemy odblokować, teraz nas o to proszą, finanse. No i właśnie w to pójdziemy, to nam umożliwi odblokowanie księgowego, co nam dostarczy raporty. To jest główny cel, będziemy trochę więcej wiedzieli, trochę więcej widzieli i trochę głupio powiem wam, że tego nie zrobiłem, że jednak tego biura nie postawiłem od razu, bo biuro jest nam potrzebne, tak? Czekamy, aż oni to zbudują. Bo zobaczycie dopiero w następnym odcinku, jak wygląda kwestia z tymi już z tymi raportami związanymi z finansami. Czyli ja sobie, słuchajcie, robię te dwa biura, a powiem wam, że już nam powoli będą przyjeżdżali ci więźniowie, ale dobra, pyknijmy sobie te dwa biura. Tutaj rozdzielę pięknie ścianą. Okej, biuro chyba nie musi być zbyt duże, ile dobrze pamiętam. Biuro jest tu, okej, 4x4 i też takie zrobimy, nie wiem po co by to miało być większe. Okej, raz, dwa, trzy, cztery, bang i ktoś tu będzie miał większe biuro, pewnie naczelnik, więc szybko proszę mi to zbudować. Raz, dwa, bierzemy też drzwi dla personelu. Okej, pięknie. No i mamy dwa zacne biura, do których oczywiście też trzeba coś stawić. Biurko, krzesło, szafka na akta. Kurde, powiem wam, że jest mnóstwo tutaj do ogarniania na początku. Szafka mi bardziej tu pasuje. Biurko. Okej. I krzesło. Kurde, to krzesło takie byliakie trochę dajecie, no trochę słabe. Trochę to słabe i przyjechali, powiem wam, przyjechali, a właściwie już jadą. Jadą nasi pierwsi więźniowie autobusem więziennym. To jest wielka chwila, którą już zobaczycie w następnym odcinku. Ja się teraz, słuchajcie, z wami żegnam i zapraszam do oglądania kolejnych odcinków. Trochę dużo czasu, słuchajcie, dzisiaj zeszło na taką podstawową rozbudowę. Nie udało mi się ukończyć tej drugiej dotacji. Mam już dwa biura jednak i czekamy na odblokowanie biurokracji. Już mogę sobie kliknąć odblokowywanie właśnie finansów poprzez biurokrację. No i będę mógł dzięki temu zatrudnić księgowego, co już będzie krokiem do tego, żeby moje misterne plany, moje imperium więzienne się rozwijało. Także ja mam nadzieję, że wam się podobało. Trochę wyszło to przydługie, wiem, ale będziemy, słuchajcie, walczyć z tym, żeby tu jakieś ogarnięcie było. Także i żeby też to szybciej trochę szło, bo nie powiem, trochę czasu dzisiaj zeszło. Więc jeśli wam się podobało, jeśli chcecie dalej oglądać Prison Architekta, to proszę was o lajki, proszę was o opinie. No i to tyle chyba. I ja was żegnam i proszę was też o ten konkurs. Pamiętajcie o tym, że czekam na nazwę więzienia. Także do zobaczenia, do usłyszenia, cześć. Widzimy się w następnych odcinkach.